Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 8, komentarz. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Sformułowanie "a wtedy" podkreśla konkretny moment w historii ludzkości. Werset 7 opisuje nam czas teraźniejszy, teraz, a więc czas, w którym żyjemy. Jest to czas, w którym działa tajemna moc nieprawości. Natomiast sam niegodziwiec albo bezprawny jest jeszcze powstrzymywany. Z nastaniem czasu nazwanego tutaj "a wtedy" nadejdzie zupełnie inny okres, który co prawda krótki, co prawda, ale straszny. To właśnie wtedy objawi się ów bezbożnik. Już w wersecie trzecim został przybliżony nam charakter tego mężczyzny w dobitnych wyrażeniach: człowiek grzechu oraz syn zatracenia. Tutaj przedstawiona jest jego kolejna cecha – niegodziwość. Słowo niegodziwiec nie jest jednak precyzyjnym oddaniem oryginalnego znaczenia. Jest to dokładnie to samo słowo, które występuje w wyrażeniu "tajemna moc nieprawości", które dosłownie brzmieć powinno "tajemnica bezprawia". Ważne jest, aby zauważyć powiązanie pomiędzy bezprawnym a tajemnicą bezprawia, ponieważ wraz z objawieniem się Antychrysta tajemnica bezprawia przestanie być tajemnicą, lecz w osobie Antychrysta, tego bezprawnego, zdominuje świat. W języku polskim trudno jest wyrazić i uchwycić ukrytą tutaj głęboką myśl. Problemem okazuje się nieprecyzyjne tłumaczenie, które to samo słowo w oryginale oddaje w polskiej Biblii kilkoma różnymi znaczeniami, które mają każdorazowo jednak nieco odmienny sens. Nieprawość lub niesprawiedliwość niewątpliwie będzie cechowała świat pod rządami Antychrysta. Jest to czynienie tego, co niesprawiedliwe w oczach Boga, niezgodne z Jego myślami. Jednak tu chodzi o coś jeszcze więcej, o jawne bezprawie. I to w rzadkim sensie tego słowa. W tym kontekście bardzo ważne jest, aby zauważyć powiązanie pomiędzy tajemną mocą nieprawości, tajemnicą bezprawia, niegodziwcem bezprawnym i grzechem w rozumieniu pierwszego listu Jana, 3 rozdział, 4 werset, który jest nie tyle przestępstwem zakonu, jak błędnie oddaje Biblia Warszawska, lecz właśnie bezprawiem. Wszystkie te trzy wyrażenia posiadają ten sam rdzeń i wywodzą się od słowa bezprawie. Nie chodzi tu o bezprawie w popularnym znaczeniu tego słowa jako czyn sprzeczny z prawem czy niegodziwość, lecz jako stan lub postępowanie nieunormowane przez prawo. Po prostu samowola. Jest to czynienie swej własnej woli, postępowanie pozbawione jakichkolwiek regulacji i norm. To pomaga nam w zrozumieniu charakteru Antychrysta i sposobu jego działania.
Gdy mówimy o bezprawnym, czyli człowieku bez prawa, nie powinniśmy myśleć o kimś, kto przekracza obowiązujące prawo. Chodzi tu o to, że Antychryst w ogóle nie będzie uznawał żadnego prawa ani żadnej władzy nad sobą. Zresztą zasada ta dotyczy już dzisiaj wielu tak zwanych chrześcijan. Świadomie deptać będzie prawa Boże, całkowicie je ignorując. Ani w swoim myśleniu, ani też w swoim postępowaniu nie będzie liczył się z najmniejszym, w najmniejszym stopniu z roszczeniami Boga. W jego przypadku sprawdzi się całkowicie to, co apostoł Jan pisze w swoim pierwszym liście. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Istotą grzechu jest nieakceptowanie woli Boga, który stoi nad nami, i czynienie swojej własnej woli. Miejsce woli Bożej zajmuje samowola. W tym kontekście Daniel mówi o królu, czyli Antychryście, a król zrobi jak będzie chciał. Daniela 11:36. Lub król będzie działał według swego upodobania. Wypowiedź ta trafia w sedno sprawy. Król Saul, który w swojej wrogości wobec Dawida i jest trafnym obrazem Antychrysta, musiał kiedyś usłyszeć od Samuela następujące słowa, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. 1 Samuelowa, 15 rozdział, 23 werset. Obydwie cechy odnajdujemy w osobie Antychrysta. Z jednej strony jego bałwochwalstwo, z drugiej zaś krnąbrność i samowolę. Również i w tej kwestii Słowo Boże jest bardzo dokładne. Nasz werset łączy publiczne wystąpienie Antychrysta z końcem jego kariery. Czytając ten werset, można wręcz odnieść wrażenie, że Antychryst zostanie usunięty zaraz po swoim wystąpieniu. Tak nie jest. Moglibyśmy już zauważyć, jak straszna będzie jego polityka. Mimo to, z pewnością nie jest to przypadek, iż Bóg tutaj od razu wskazuje na jego upadek. Tesaloniczanie mieli doznać przez to szczególnej otuchy. Bóg chciał dać im do zrozumienia, że żadna moc, także diabelska, nie jest w stanie stawić czoła mocy Pana. Już w momencie pojawienia się Antychrysta jasne jest, że Pan go zniszczy. Jak najbardziej możliwe jest, że ten bezprawny żyje już dzisiaj, ale tak samo pewne jest, iż się jeszcze nie objawił. Jego wystąpienie będzie miało miejsce dopiero po pochwyceniu wierzących. W Księdze Objawienia, 13 rozdział, 18 werset, dowiadujemy się o liczbie Antychrysta. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Wiele spekulowano na temat tej liczby. Nie chciałbym brać udziału w tych domysłach, ale jedno możemy powiedzieć z całą pewnością. Jaka symbolika powiązana jest z tą liczbą? Liczba 6 jest w Biblii częstokroć liczbą grzechu. Potrojenie liczby 6 wskazywałoby tym samym na pełne objawienie grzechu w człowieku. Sąd nad Antychrystem przepowiedziany został już w Starym Testamencie. Izajasz pisze: rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika, bezprawnego. Izajasz 11:4. Gdyż od dawna jest przygotowane palenisko, przeznaczone także dla króla, głęboko i szeroko ułożono stos paliwa i drzewa jest obfitości.
Dech Pana jak strumień siarki zapali go. Izajasza 30 rozdział, 33 werset. Tchnienie ust jest wyrazem wewnętrznej, trawiącej mocy Bożej. Sformułowanie to występuje zarówno w powiązaniu z aktem stworzenia, Psalm 33, werset 6, Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Jak i w związku z sądem. 2 Samuela 22, 16. Wtedy ukazały się głębiny morza, odsłoniły się podwaliny ziemi od groźnego łajania Pana, od podmuchu z nozdrzy Jego. Wtedy ukazały się głębiny morza, odsłoniły się podwaliny ziemi od groźnego łajania Pana, od podmuchu z nozdrzy Jego. Joba 4,9. Od tchnienia Bożego giną, od powiewu Jego gniewu niszczeją. Psalm 18, 15. Wypuścił strzały swe i rozproszył ich. Wypuścił liczne błyskawice i wprawił ich w zamęt. Tchnienie ust Jego jest tą wewnętrzną, boską mocą, która wykonuje sąd. Nie jest to narzędzie, lecz Boże źródło mocy, która swój zamysł wykonuje przez jedno słowo. W Księdze Objawienia 19:15 a z ust Jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. W Księdze Objawienia 19:15 czytamy o ostrym obosiecznym mieczu, który wychodzi z ust sędziego, aby pobić narody. Miecz wskazuje nam na Pana Jezusa jako potężnego wojownika. W przeciwieństwie do tego powiew Jego ust każe nam myśleć o szybkości i łatwości, z jaką nasz Pan pokona tego wroga. Jego Boża moc szybko położy kres działaniu tego człowieka. Godny uwagi jest również kontrast pomiędzy ustami bezprawnego a ustami Pana Jezusa. O ustach bezprawnego czytamy: gładsze niż masło są usta Jego, ale wrogość jest w sercu Jego. Miększe niż oliwa są słowa Jego, ale to miecze obnażone. Psalm 50. 5, werset 22.
gładsze niż masło są usta jego, ale wrogość jest w sercu jego. Miększe niż oliwa są słowa jego, ale to miecze obnażone. A objawienie 16:13? I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. To wszystko, co wychodzi z ust człowieka, to słowa zwodnicze. To wszystko, co wychodzi z ust tego człowieka, to słowa zwodnicze i kłamliwe. Jednak gdy trafi go tchnienie ust Pana Jezusa, będzie musiał zamilknąć na zawsze. Sąd zostanie wykonany przez blask Jego przyjścia. To odnosi się z całą pewnością do chwili publicznego pojawienia się Pana Jezusa na tej ziemi. W przeciwieństwie do Jego przyjścia po swoich, wydarzenie to będzie miało oficjalny charakter. Można powiedzieć, że świat będzie świadkiem obalenia Antychrysta. Występującego tu słowa blask sam Pan użył w Ewangelii Mateusza 24:27. Gdy porównał swoje przyjście w mocy i chwale z błyskawicą, która pojawia się, rozbłyska od wschodu i jaśnieje aż na zachód. Mateusza 24:27. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Pojęcie to pokazuje nam nieco z blasku, jaki powiązany jest z Jego objawieniem się. Inny sens, jaki kryje się za tym wyrażeniem, to ten, że wróg nie zostanie obalony w sposób niebezpośredni, lecz przez osobistą obecność Pana. Nikt inny, jak tylko On sam, dokona tego sądu. On wystąpi jako Pan, to jest jako władca, któremu dana jest wszelka moc i któremu nikt i nic nie może się sprzeciwić. On przyjdzie także jako Jezus, który na tej ziemi kroczył niegdyś swoją drogą w pokorze i dobrowolnym uniżeniu, a na końcu został ukrzyżowany w słabości. 2 Koryntian 13:4. Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej, bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród was. Nie bez przyczyny nie ma tu mowy ani o aniołach, ani też o Jego świętych. Nie. On sam wykona wyrok nad swoim wielkim rywalem. Sam Ojciec dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 27 werset. Szczegóły tego sądu znajdujemy w Księdze Objawienia, 19 rozdział, od 19 do 21 wersetu.
Objawienie, 19 rozdział, od 19 do 21 wersetu. I widziałem zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Antychryst zostanie zniweczony wraz z rzymskim zwierzęciem. Szczegóły tego sądu znajdujemy w Księdze Objawienia 19, od 19 do 21 wersetu. Antychryst zostanie zniweczony wraz z rzymskim zwierzęciem. Według Objawienia 16:16 spotkają się oni na równinie Armagedon, dokąd rzymski władca przybędzie z wojskiem, by pomóc swoim żydowskim sojusznikom w walce z królem północy. Objawienie 16:16. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Jednak zanim dojdzie w ogóle do walki z tym wrogiem, obaj zostaną schwytani i żywcem wrzuceni do jeziora ognistego, które płonie siarką. Obaj satanistyczni władcy będą pierwszymi ludźmi, którzy zostaną przekazani piekłu, i to zanim jeszcze rozpocznie się nowe przymierze. Objawienie, 20 rozdział, 10 werset, potwierdza to, podkreślając jeszcze raz, że obaj będą się tam już znajdowali, gdy 1000 lat później, po zakończeniu nowego przymierza, również szatan zostanie wrzucony do piekła. Objawienie, 20 rozdział, 10 werset. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. O wszystkich trzech powiedziane jest, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Taki będzie straszny kres i wieczny los tego szatańskiego sojuszu, tych trzech osób. Miejsce to potwierdza jednoznacznie, że zniweczyć, tłumaczone także jako zniszczyć lub unicestwić, nie oznacza w żadnym razie końca egzystencji. Zniweczyć ma tutaj znaczenie obalić, definitywnie odebrać moc. Nie tylko sam Antychryst, ale także wszystkie jego dzieła, cała jego potęga i osiągnięcia
zostaną raptownie zniszczone i obrócone w niwecz.